Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O godzinie 12 lubartowianie przemaszerowali do klasztoru Ojców Kapucynów, gdzie odbył się apel pamięci oraz złożenie wieńców przed tablicą pamiątkową marszałka Józefa Piłsudskiego. W historycznym dla współczesnych pokoleń Polaków w dniu 11 listopada, który wszedł do naszych dziejów jako data odzyskania niepodległości Polski, spotykamy się my, mieszkańcy Lubartowa, aby tu, w tym mieście, błagać Boga o miłosierdzie dla naszych braci poległych za ojczyznę. W kościele uczestniczyliśmy w apelu pamięci w formie artystycznej. Teraz stajemy do uroczystego apelu pamięci i modlitwy, aby oddać hołd tym wszystkim, którzy podjęli walkę o wolność, całość i niepodległość Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, na dzisiejsze świętowanie Dnia Niepodległości. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę razem z Państwem przeżywać tą wielką rocznicę. 11 listopada to dzień szczególny, jest to data symbol, bo 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Bo właśnie tego dnia, po 123 latach niewoli, po długich latach narodowych nieszczęść, zrywów i mrówczej pracy wielu pokoleń Polaków, nadeszła upragniona chwila,
na którą wszyscy czekali i którą wszyscy przyjęli z wielkim entuzjazmem – niepodległość. 11 listopada spełniły się sny Polaków o wolnej ojczyźnie. Dziś wspominamy bohaterów tamtych dni z marszałkiem Piłsudskim na czele. Wspominamy bohaterów z 1918 roku, ale i z lat następnych, którzy nie wahali się przelać krwi za to, żebyśmy teraz mogli żyć w wolnej ojczyźnie. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości chciałabym życzyć wszystkim mieszkańcom Lubartowa, ziemi lubartowskiej, abyśmy czuli się dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Chciałabym życzyć Państwu, żeby hasła wypisane na sztandarach Bóg, honor i ojczyzna nie były pustym sloganem, tylko były mottem życiowym. Życzę radosnego przeżywania Święta Niepodległości. Dziękuję bardzo. Rok temu miałem zaszczyt zabierać tutaj głos i mówić o patriotyzmie, zastanawiać się, jak należy go w dzisiejszych czasach rozumieć. Dzisiaj ten temat był rozwijany w czasie mszy w kościele, a ja postanowiłem dzisiaj przypomnieć takie hasło, które młodym chyba już nie jest znane, pojęcie racji stanu. Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział, że tak ma być, lecz dlatego, że istniała grupa ludzi zdeterminowanych na osiągnięcie celu, wiedząca, jak ten cel osiągnąć. Po wielu latach niewoli państwo polskie odzyskuje byt narodowy. Zastanówmy się, czy ten wielki sukces Polaków z tamtych lat był zbiegiem okoliczności, czy efektem zaplanowanej, racjonalnej i konsekwentnej polityki przewidującej przyszłe wypadki polityczne. Należy wyraźnie i zdecydowanie podkreślić, że odzyskanie niepodległości przez Polaków nie było przypadkiem, ale było zasługą ludzi odpowiedzialnych, kompetentnych, kierujących się w swoim działaniem racją stanu. Cóż to jest racja stanu? Pojęcie zapewne znane starszemu pokoleniu, dziś niemodne, bardzo rzadko używane. Ale pojęcie to jest i było kluczowe dla odzyskania i zachowania suwerenności państwowej. Bo racja stanu oznacza kierowanie się w życiu publicznym nie interesem własnym, lecz interesem narodowym. Oznacza to wyzbycie się małostkowości, rezygnację z celów osobistych na rzecz dobra wspólnego. Polacy jako naród mieli to szczęście, że na początku XX wieku pojawiły się wśród nich wybitne osobistości, które wiedziały, czym jest racja stanu, czym jest dobro ojczyzny. Jedną z tych postaci był Józef Piłsudski. To on wykazał się znakomitą intuicją polityczną. Był politykiem tworzącym fakty dokonane. Organizował polskie oddziały, walczył nieustannie z zaborcą, zmieniał taktykę, jeżeli była taka potrzeba, zmieniał koncepcję w zależności od zmieniającej się sytuacji politycznej. Marzenia Piłsudskiego o niepodległej Polsce mocno różniły się od wizji innych polityków, wybitnych polityków tamtego okresu. Zwyciężyła jednak wizja Piłsudskiego, ale między innymi dlatego, że ci inni potrafili zrezygnować dla dobra wspólnego ze swoich wizji. Zwyciężył Piłsudski i to on przy poparciu tych innych osobistości stworzył w kraju zaplecze dla budowania niepodległego państwa. Pani poseł, panie burmistrzu, panie wójcie, panie i panowie radni. Ci, którzy wtedy u zarania niepodległości usunęli się w cień polityczny, w cień spraw politycznych, wiedzieli, że rezygnują z własnych ambicji dla dobra wspólnego, dla dobra ojczyzny. Taką postawę reprezentowali politycy w ówczesnym czasie. To właśnie jest racja stanu. Pamiętajmy o tym ważnym fragmencie dziejów narodu polskiego w czasach dzisiejszych. Pamiętajmy, co to jest racja stanu. W imieniu własnym, pana burmistrza, pana wójta, dziękuję wszystkim za udział w uroczystości. Już teraz dziękuję, szczególnie podziękowania kieruję do księży, dzieci i młodzieży. Wierzę, że Polska to kraj ludzi zdolnych i mądrych, którzy potrafią zadbać o przyszłość naszej ojczyzny. Dalsza część uroczystości odbyła się o godzinie 17 w lubartowskim kinie Lewart. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć spektakl według dramatu Karola Wojtyły pod tytułem Brat naszego Boga w wykonaniu aktorów sceny Moliera z Krakowa. Zauważyli, że scena Moliera ma
powstało w 1996 roku, czyli już tam 16-17 lat temu. Wybudowaliśmy sobie lokal i zaczęliśmy czynnie działać artystycznie od 2000 roku. Myślę, że taki przełom artystyczno-integracyjny, który mamy w statucie zapisany, nastąpił w 2004 bądź w 2003 roku, kiedy to wygraliśmy projekt Niepełnosprawny artysta, polegający na tym, żeby aktorzy niewidomi i niedowidzący wzięli udział w warsztatach teatralnych, w takim preludium szkoły teatralnej i w efekcie końcowym zagrali przedstawienie. Tym przedstawieniem był Dzikie łabędzie według Andersena. I to przedstawienie zapoczątkowało jakby drugi nurt, taki, który, że tak powiem, od tego czasu, czyli od 2004 roku, gdzieś próbujemy w naszej artystycznej, w naszym artystycznym kierunku iść. Jest to nurt takiego teatru multimedialnego, nazwijmy. To jest to nurt teatru, gdzie sekwencje filmowe mieszają się z teatrem żywym. To gdzieś jest taki pomysł, który staramy się coraz bardziej jakby ewaluować i myślę, że to jakoś z powodzeniem nam wychodzi. Do ważniejszych przedstawień, które udało nam się zrealizować, to po Dzikich Łabędziach była multimedialna baśń, bajka Koziołek Matołek, później wspomniany projekt funduszy norweskich, mianowicie Pełnoprawny, Niepełnosprawny, czyli Brat naszego Boga Karola Wojtyły. I ostatni projekt, który miał miejsce dwa tygodnie temu, miał miejsce premiera tego projektu, to projekt Spójrzcie, ja też jestem aktorem, który był jakby poparty 10-miesięcznym kursem teatralnym Akademii Teatralnej w oparciu o przedmioty Akademii Teatralnej w Krakowie dla aktorów niewidomych i niedowidzących, w którym właśnie ci aktorzy wzięli udział. I to przedstawienie dopiero zagrane zostało trzy razy, 29, 28, 29 i 30 października. No i mamy nadzieję, że zagramy go za tydzień w Cieplicach. Mamy taką nadzieję, żeby go później grać. Teraz o Bracie naszego Boga, już kończę. Jesteście gotowi już tam? Dobrze. To teraz o Bracie naszego Boga króciutko. To może tak. No ja myślę, że tak, Brat naszego Boga to taki utwór obok utworu Karola Wojtyły przed sklepem jubilera, który jest chyba najbardziej popularny z utworów, które nasz papież napisał, utworów scenicznych oczywiście. Brat naszego Boga opowiada o człowieku, artyście, o malarzu Adamie Chmielowskim, bardzo wrażliwym malarzu i bardzo takim malarzu, no jakby z dużą dozą innej wrażliwości, mianowicie malarzu uwrażliwionym podwójnie, malarzu uwrażliwionym na ludzi, na drugiego człowieka, a szczególnie na nędzę, na głód, na ubóstwo i na bezdomność. I w spektaklu i zarówno w dramacie Wojtyły następuje fantastyczna przemiana człowieka, duchowa i jednocześnie też materialna przemiana tego człowieka, czyli Adama Chmielowskiego. Porzuca malarstwo, porzuca dobrobyt rzeczy materialnych i wstępuje do zakonu. Wstępuje do zakonu i zawiązuje zgromadzenie braci Albertynów. Sam przyjmując oczywiście wcześniej podczas święceń zakonnych imię brata Alberta. No, który ten zakon jest Państwu znany do dnia dzisiejszego, także i myślę, że będzie znany wszemi wobec i dla potomności. Jest to historia, w której, jak pani dyrektor już wcześniej wspomniała, podparliśmy się troszeczkę w spektaklu aktorami, zresztą zawsze to robimy w naszych produkcjach, aktorami zawodowymi. Świetną rolę stworzył
Maciek Jackowski, aktor teatru imienia, proszę uprzejmie, imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Mamy dwie aktorki zawodowe, Magdę Sokołowską i Iwonę Chamielec. A poza tym plejadę wielkich aktorów, którzy przeszli szkołę i przeszli kilka fajnych spektakli, pomysłów, które żeśmy zrobili od tego 2004 roku, jak mówię, gdzie ukierunkowaliśmy swoje widzenie teatralne, jakąś swoją wizję sceny pod względem multimedialnym. Życzę Państwu miłego wieczoru i jakiejś fajnej refleksji po tym przedstawieniu. Dziękuję uprzejmie. Tadusiu, co wam będzie za przedstawienie? O Adamie Chmielowskim. A kto to był? On był malarzem, który przyjął śluby zakonne i stał się bratem Albertem. To będzie smutny spektakl? Nie, a dlaczego tak mówisz? A tak sobie pomyślałam. A wiesz, że tę sztukę napisał Karol Wojtyła, który potem został papieżem? Pamiętam, że kiedy staliśmy w tłumie ludzi przy takim oknie, a on wyszedł do niego i nam się pokazał. Tak, a dzisiaj mija kolejna rocznica jego śmierci. Nie wiedziałam. To może wejdziemy do Moliera i zapalimy świeczkę na jego cześć, co? No to chodźmy szybko, bo nie mogę doczekać się do jego przedstawienia. Dobrze. Samochodem jechało dwóch pijanych mężczyzn. Zmasowany i największy w historii atak terrorystów na Amerykę. Wyszło na ulicę, aby obalić rząd premiera Ferenca Gyurcsányego. Welcome back live, everybody. A lot of movers and shakers may be breathing a secret sigh of relief this week over the suicide of... Policja opanowała sytuację. 10 kilotons in a refrigerator and a cargo container. To miała być wspaniała narciarska wyprawa. 7 dni białego szaleństwa we włoskich Dolomitach. Władze oskarżyły o sprowokowanie starć chuliganów, skinheadów. Powiedz, czy Adam ma talent? Ja myślę, że tak. Ale to nie jest typowy malarz. Dlaczego? To jest raczej taki typowy poszukiwacz. Ostatnio bardzo się zmienił. Już otwieram. A dzień dobry. Pan właśnie z tego miasta. Dziękuję. Naczelnik Wydziału Opieki Społecznej. Dla Adama. Domyślam się przyczyny tych odwiedzin. Panowie, to już nie pierwsza wizyta kogoś z Rady Miasta. Nie mówiłam o tym Adamowi. Dlaczego? Nie chciałam go denerwować. Jest ostatnio jakiś obcy, roztrzęsiony. Zupełnie go nie rozumiem. Dlatego ukryłam przed nim. Pani Heleno, proszę zostać z nami. Nie, dziękuję, nie chcę przeszkadzać. Mam jeszcze trochę prac domowych. Tylko kilka minut. No dobrze. Coś Państwu opowiem. Otóż podczas ostatniej zimy wracaliśmy on, Stefan, Adam i ja od hrabiego Zygmunta. Gdzieś na krakowskiej zerwał się wiatr i sypnęło nam w oczy deszczem ze śniegu. Ktoś powiedział, żeby to przeczekać. Weszliśmy do pierwszej, lepszej bramy. Thank you.
zagląda, zawsze taki wraca. Dlatego przepraszam, muszę już iść. Pani Helena, proszę zostać z nami. Co się z nim dzieje? Dobry. Dzień dobry pana. Dostaliśmy pana Chmielowskiego. Powinien nadejść na chwilę. A czy możemy obejrzeć płótno pana Chmielowskiego? Tak, bardzo proszę, nie ze problemu. Dziękujemy bardzo. Max, na twoje malarskie, wprawne i nieomylne oko, co się dzieje za damem? Nie wiem. Długo obserwowałem podobne przejawy u innych ludzi, ale wiesz mi, że nie wiem. Wiecie co? To już dawno musiało w nim tkwić. Trzeba tylko sił, które uwolnią to coś dotąd nieznanego. Tak, sił? A skąd są te siły? Zapamiętajcie sobie dobrze numer domu, piętro i drzwi. Możecie przyjść dziś wieczór. Będzie można się przespać. Do widzenia. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nie było do mnie kogoś? Nikogo. Nie było? Mężczyzny około 40 lat, ciemne ubranie. Nie było nikogo takiego. Był tylko wojsko z Rady Miasta i... Przyniósł na ciebie jakieś pismo. To jest to państwo. Witam. Dzień dobry. Panie Adamie. Moja matka tak chciała poznać pańskie malarstwo. O, proszę nie odbierać tego inaczej, jak tylko prób. Są dla nas tym bardziej ciekawsze. Dziękuję. Oto pismo, Adamie. Znam treść tego listu. Z Wydziału Opieki. Wybaczą, ale to jest kpina. Naczelnik opieki pisze mi, że ogrzewalnia jest wszystkim, co miasto może w tej chwili zrobić. Cóż na to poradzisz? Nie żyje. Społeczeństwo nie wie, co w sobie nosi. Społeczeństwo jest chorym organizmem. Każdy z nas idzie swoją drogą. Każdy lepi swoje gniazdo. Tymczasem dla wielu ludzi drogi stały się za ciasne. Nie ma kawałka chleba, na który mogliby zapracować. Nie ma schrawka ziemi, o którym mogliby powiedzieć. To jest moje. I nie ma dzieci, które mogliby wydać na świat, żeby przeżyły. My co robimy? My mówimy tylko, cóż ja na to poradzę. I przemilczamy ludzki ból. I tłumimy. Usprawiedliwiony wybuch. Nie. W nas wszystkich czegoś brak. Nie wiem jeszcze czego, ale wiem, że brak. I wiem, że to wybuchnie. Mylisz się, Adamie. To od nas indywidualnie zależy, czy społeczeństwo będzie wartościowe, czy nie. Jeżeli nie, to coraz więcej będzie znajdował ludzi w ogrzewalniach i w przytułkach. To co wobec tego mam zrobić? Ja, ty, oni. Starać się być bardziej wartościowy. Ja też tak myślałem. Ale przecież to nie wystarczy. Nie możemy dopuścić, żeby ludzie kłębili się w ogrzewalniach i wiedli tam zwierzęce życie. No tak. A ciekaw jest, w jaki sposób ja mogę być odpowiedzialny za człowieka, który zmarnował sobie życie i teraz jest na dnie? Ty nie, Max, ale ja tak. Bo ja bronię prawa do widzenia świata po swojemu. Bo ja bronię tych ludzi, tych biednych ludzi. Uważam, że powinieneś malować za wszelką cenę. Tak. Trzeba by jeszcze tylko wierzyć w sztukę. Adasiu, dobrze, że jesteś. Martwiłam się o ciebie. To my już pójdziemy, Adamie. Do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia, Adamie. Do rychłego zobaczenia. Do widzenia, Adamie. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
widzenia, pani Heleno. Do widzenia. Życzymy jak najpełniejszych osiągnięć. Piękne obrazy, piękne obrazy. Bardzo, bardzo. Ten akt, proszę pana, jest wizją daleko wspanialszą niż daruje pan. Jakiekolwiek widzenie malarskie. Pan rozumie, co to znaczy. Na to potrzeba gniewu. A pan ten gniew posiada. I to wyczucie. Nie wiem. Pan się chyba myli. Nie, panie Adamie. Ten gniew jest olbrzymią wartością. Nie wolno go rozpraszać. Właśnie pan. Pan jest odpowiedzialny za każdą, nawet najmniejszą cząstkę zbiorowej świadomości. Za to, czy ona dożyje wcześniej, czy później. Jeszcze nigdy nie słyszałem takiej oceny. Bo jeszcze nikt nie sięgnął do głębi. Adamie! Adam, w korytarzu czeka kilku biedaków. Chcą się z tobą widzieć. No tak, zapomniałem. Puść! Jak to wpuść? Masz zamiar ich przenocować? O, nie wiem. Może tak? Tak, na pewno tak. Oszalałeś! Co ty robisz ze swojego domu? Kolejne przytulisko. Kolejną ogrzewalnię dla żebraków. Proszę mu pozwolić tak zrobić. To jest jego nowe życie. Staram się go zrozumieć, proszę pana. Ale nie pojmuję, po co on to robi. Dlaczego? Idźcie tam, tak, do tego pokoju. Jedliście coś? Dobrze, zaraz wam coś przyniosę. Adaś, skończ rozmowę z panem. Ja im przyniosę. Dziękuję, Helen. Proszę za mną. Panie Adamie, świadomość biurowa już dociała do mnie mówi. Wierzę pan. Wstajecie o 9:00.
Wypoczęci. Wychodzicie na ulicę trochę pożebrać. Pooglądać ludzi, którzy biegają jak opętani. To w tą, to w tamtą stronę. A ty co? Pokój i beztroska. Potem dostaniesz zup. Wracasz sobie do domu. A, czyli tutaj. Wieczorkiem możesz poczytać jakieś stare gazety. Czegóż ci więcej trzeba? Żyjesz rzeczywiście jak filozof. Silno jest! Dołóżcie do pieca! A cóż pan odkłada? Nie, co go nie ma? Gdzie są moje karty? Ale kłamstwo! A inni nie wiedzą, co węgrem robi. Bo grunt to kalkulacja. Panowie, a wypaliliście wcześniej cały węgiel? To teraz będziecie szczękacy. No ale znikąd! Znikąd oto winy ciepła nie ma! Ani od zewnątrz, ani od wewnątrz! A ty byś tak od środka wolała, co? A pewnie, a ty nie? Zawsze to godniejsze dla człowieka do środeczka. Jedna kropeleczka, druga kropeleczka. Jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce. Póki wódka jest w butelce, jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce. Póki wódka jest w butelce, jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce. Póki... Oj, przepraszam. Dzień dobry. Może mnie sobie przypominacie. Byłem już tu u was. Odtąd jakaś siła mnie do was ciągnie. Na każdym kroku idzie ze mną wasza nędza, bezdomność, wasz głód. Czego ty chcesz? Nie masz gdzie spać? Jest miejsce wolne. A może ty, a może ty zawiany, bo gadasz od trzecia? Nie, nie zrozumieliście. Nie przyszedłem mieszkać w ogrzewalni. No to się wydasz, dzień! Przyszedłeś tu mieszkać? To czego chcesz od nas? Ty! Tylko ci, co tu mieszkają, mają prawo do naszych problemów. Racja! Nie, nie, nie. Ja tylko przyniosłem wam trochę jedzenia i ubrań. To dobrych ludzi. Co z tym? To dla was. Dla kogo dla was? Za mnie! Poszukam. Proszę przyjść do mnie jutro. Gdzie? Basztowa 1. Przyjdę rano. Dobrze. Swoją drogą, panie. Strasznie tu w oczy kole, kiedy jest ktoś dobrze ubrany i niegłodny. Hej, ty! Słuchaj, no to będzie mowa! Zabieraj się z tym wszystkim! Mogą po nas miasto lepiej zadbać! No słyszy, zabieraj się stąd! Zabieraj się, póki dobry! Panie! Potrzebowałabym jakiegoś palca! Przyniosę innym razem. A czekaj, zaskala! Wychołoto! Wychołoto! Nic nie rozumiecie! Pani, jak ja wam to gębę napluję, to też weźmiecie! Siedzi to draństwo w pałacach, wygrzewa się, baluje, pije! A jak ich ktoś znajdzie, to od czasu do czasu ci rzuca jakiś ochłap, szmatę zdoszoną, albo spleśniały chleb, a ty się kłania, nazywaj dobrodziejami, całuj im ręce. Czy to ma być sprawiedliwość? Dosyć! Zejdź mi z oczu! Żeby się nie wstał za to! Zabijam! Na moje! A ty! Zabieraj to wszystko i bądź! Witold! Zmarnowałeś! Zmarnowałeś!
różne od tych, które przychodzą z zewnątrz. Nie rozumiem. To znaczy, że w pewnym położeniu należy uznać za własne pewne odruchy, a nie doszukiwać ich przyczyny poza sobą. Do czego to doprowadzi? Do odsunięcia szaleńczych przedsięwzięć. I do czego jeszcze? Do odwrotu. Cóż poradzisz na złą wolę albo na upór? Oni zostaną tym, czym chcą pozostać. Nie będzie w tym twojej winy. Dobrze myślisz? Widzę, że mam do czynienia z człowiekiem rozsądnym. Dzięki rozumowaniom tak poprawnym jak twoje, idziemy coraz głębiej na dno. Zaraz. Zaraz. Jak to twoje? Twoje czy moje? Bo jeżeli twoje, to czyje? Przecież nie ma tu nikogo. Nie wiem, czy to są moje myśli, czy też podpowiada mi je ktoś. Zostań sobą. Dokończ malowanie płócie. Potem zrób wystawę i nie wracaj nigdy do ogrzewalni, jeśli nie chcesz zaszkodzić. Komu? Wyzwoleniu tych ludzi. To musi się dokonać powoli, od wewnątrz. Musi w nich dojrzeć. Nie możesz im nic narzucić. Na przykład? Na przykład kazać im się modlić, pracować, dźwigać tak zwany krzyż. No! Nie o to tu chodzi. Trzeba im pozwolić dojrzeć. To znaczy? To znaczy dojrzałość, która jest warunkiem ludzkiego bytu. Wciąż pomijasz ważne sprawy, dziwi mnie. Bo jesteś szaleńcem i ja muszę być rozsądny za ciebie. Gotów jestem pomyśleć, że jesteś mną. Ależ oczywiście. Czyli, że jestem rozbity na ciebie i tego, który chce więcej? Ja stanowię tylko czynnik równowagi twojego ja. Pytać tego człowieka, czemu tu stoisz? Cicho, to śpi. Ha, śpi. Jest kompletnie pijany. A poza tym, jest w nim coś więcej niż tylko żebra, oparty o latarki. W nim jest obraz. Ciebie wszystko ma wartość obrazu, jesteś przecież malarzem. To obraz pozamalarski. Obraz, który od dawna męczy moją duszę. Nie myśl o tym. Obraz. Podobieństwo. Chodź, zmawmy. Zmawmy.